Magiczny dżin. Jak mogłaś na to pozwolić, Zel? Ja... przepraszam, Konia... Czyżby? Przez ciebie mój wielki projekt jest zagrożony. To wszystko, nad czym pracowałem. Ty zajmiesz się poszukiwaniami. Odpowiadasz za nie osobiście. Tak, Kon. Hej, śliczna! Jesteś tu nowa? O, skądże? Bywam w tym przybytku wrzawy dosyć często. A, i ja nic o tym nie wiem? Bo tak naprawdę jestem tu pierwszy raz. Ha, wiedziałem! Jaki jest twój znak? Znak? No nie wiem, czy... Ja jestem lew. Miło mi było poznać lwie. Normalnie na mnie leci. Raju, ale czad! Dziewczyny, jest super! Alarm! To Matrok! I właśnie tu idzie! Hej, Estrada, towarzyszy wią. Pewnie! Znaczy, dzięki. Ja jestem Matt, ale myślę, że już mnie znasz. Chcesz gdzieś ze mną skoczyć? Jasne! O, proszę, racz mi darować. Zniszczyłam ci twoje... twoje coś? Gitarę? Zero stresu. Hej, bomba buty, ekstra! Moje buty nie wybuchają. Bredzisz. O nie, nie mogę się ociągać. Że co? Co to za gadka? Foczki, widziałyście tu taką laskę z wyglądu cyganka? A czego od niej chcesz? Nie zapłaciła lalunia za wejście. Myśli, że to koncert z Afriko? Hej, ty! Stój, wracaj tu! Dokąd to? Gdzie ją wcięło?
Zamknięte już, nie widać, ha? Znowu ta mała? Co, wam też wisi kaset? I co się tak gapisz? Nie wiem, gdzie ona jest. I wypadł stąd, bo już bym wyszedł. Ty, koleś, mam ci pomóc? Jenny, gdzie się podziałaś? O ty w życiu! A nie, nie! Musimy przerwać nasz program. Matt Rock to najlepszy aktor pod słońcem. Nareszcie doczekaliśmy się końca deszczu. Weekend zapowiada się przepięknie, słonecznie i... bardzo przepraszam, poprawka. Będzie padał śnieg. Przelotne opady przechodzące w bardzo intensywne. Prawdziwa, istna zadymka. Po nich czeka nas wielki upał. A po nim gradowe burze i wichury, a nawet huragany? O, jest. Co ja teraz zrobię? Muszę dobrze napisać sprawdzian, bo dostanę piątkę z geografii i rodzice uziemią mnie na wieki. Kurdystan? Turkiestan? Och, grobostan. W życiu nie dojdę z tymi krajami do ładu. Jestem cienką, żałosną frajerką. Aniele, nie jesteś żadną frajerką. Przestań się nad sobą użalać i bierz się do roboty. O! Ludzie, mój sen o potędze w końcu się spełni. Radio Hip Hop poszukuje DJ-ów wśród nastolatków do pracy na niepełny etat. Chyba czeka mnie kariera królowej eteru. Cudnie! O, hula hop, dzięki tobie zdobędą rozgłos. Nikt tak jak ty nie zna się na muzie. Nikt jak ja nie rozświetla firmamentu. Jutro podpisuję umowę. To lepiej weź parasolkę. Zdaje się, że te piekielne deszcze już nigdy się nie skończą. Tak mi żal tych wszystkich biednych zwierzaków, które nie mają but. Pustynie zmieniają się w morza, tropiki w lodowce. Wszystko idzie zgodnie z moim planem. Wszyscy są mi posłuszni. Z wyjątkiem Francji. Złamią się! Sebastian! Zel, Con, wiecie już coś? Znaleźli ją? Zlokalizowaliście moją córkę? Zapewniam cię, Sebastianie, robimy wszystko, co w naszej mocy. Musi wrócić do butelki albo utraci siły. Tak, tak, wiemy. Nie obawiaj się, Sebastianie. Na pewno nie chciała uciec na zawsze, opuszczając butelkę, nieprawdaż? Mam nadzieję. Nagle jakby nie doceniała daru, jaki został jej ofiarowany. Dobrze wie, że jak nie wróci do butelki za 3 dni, żadne jej życzenie już nigdy się nie spełni. Co? Widziałam cię wczoraj w klubie za kulisami. A tak, jestem Katia. A ja Sasha. Poznaj też Jade, Chloe i Jasmin. Bosko, to dla mnie najprawdziwszy honor. Powiedzcie, co to za miejsce? To szkolna stołówka. Naturalnie. Ja chciałam tylko spytać... Widzicie, ja uczyłam się w domu. Tu wszystko jest dla mnie nowe. Nie ma sprawy. Oprowadzić cię? Byłabym w siódmym niebie. Darujcie mi. Zdałam sobie sprawę, że mam do zrobienia coś bardzo ważnego. Coś mi mówi, że to nie są jej guwernantki. Ruchy, dziewczyny! Korytarzu się nie biega! Ej! Katia, w lewo, w te drzwi!
cudem się tam znalazłaś? Po prostu. Dobra, o co tu chodzi? Cóż, otóż ojciec mój jest surowy i uparty. Nigdzie mnie nie puszcza. A ja chcę mieć przyjaciół. Chcę poznać wielki świat. Padły słowa. To znaczy? Sprzeczka i uciekłam. Chcesz powiedzieć, że zwiałaś z domu? Czyli, że jesteś bezdomna? Bez prysznica i kosmetyków i zaczniesz brzydko pachnieć? Tak brzydko, że aż... I twój tata nasłał na ciebie szwadron klonów? To państwowi agenci. Mieszkamy na terenie rządowym w strefie Związku Ochrony Ziemi. Ojciec i ja pracujemy tam nad tajnymi projektami. Ale przynajmniej nosicie tam ekstra ciuchy. O, podoba ci się mój strój? Cóż, to jedna z niewielu rzeczy, do których wyjątkowo tęsknię. O makijażu nie ma mowy. Nie żartuj! Malowanie? Nie pozwalam. Ojcze, to się nazywa makijaż. Kobiety stosują go od wieków. Tobie nie uchodzi w żadnym wieku. Dokąd to się wybierasz? Na spacer. Na zewnątrz. Chcesz opuścić bazę? Tak. Chcę poznać świat prawdziwych ludzi. Mam dość tych cudaków Kona. Katiu, wiem, że ciężko tu żyć nastolatce bez przyjaciół, ale nie myśl tylko o sobie. Nasza praca jest bardzo ważna, przyniesie korzyści wszystkim. Musisz być cierpliwa. Nic nie rozumiesz. Nie, to ty nie rozumiesz. Dość byłam cierpliwa. To tylko puste słowa. Już dłużej tego nie zniosę. Chcę się wydostać z tego więzienia. Nie, Katiu! Nie zdradzicie mnie, mogę na was liczyć. Tak, ale twój tata musi wiedzieć, że jesteś bezpieczna. W końcu i tak będziesz musiała wrócić. Marzę o dwóch dodatkowych dniach wolności. O szansie zakosztowania życia w roli nastolatki. W takim razie nie mogłaś lepiej trafić, Katiu. Będziesz musiała gdzieś zamieszkać na ten czas. Impreza u Chloe! Mówiłaś, że nie umiesz tańczyć. Jesteś ekstra! Och, dziękuję, ale daleko mi do doskonałości. Katia, musisz bardziej wierzyć w siebie, dziewczyno. Czuję się tu wyobcowana. Wy, panie... Och, dziewczęta, jesteście hop, znaczy hip. A ja nie znam się na modzie, muzyce, chłopcach. Przestań, ty masz swój własny styl. Nie ma nic lepszego niż bycie najzwyklejszym sobą. Też musisz spróbować, Katia. Och, gdzie tam, przesadzacie. No, dobrze, dobrze, spróbuję. No! O nie, to oni! Znalazłam pistolet. Imprezka! Och, Brace, jak mogłeś? Dylan, omal nie umarłam ze strachu. Och, żebyście się w żaby pozamieniali. Wiecie, jak to mówią? Uważaj na życzenia. Niezła sztuczka, Katiu. O, jak to zrobiłaś? Trik z lustrem? Dobra, Dylan i Bryce, już po wszystkim. Nie chowajcie się. Są tutaj. Zamieniłam ich w żaby. Przecież właśnie o to ci chodziło, Chloe. Słuchaj, tak się tylko mówi. Ani słowa. Chwila. Twierdzisz, że spełniłaś życzenie Chloe. Kim ty jesteś? Jeanem z lampy, czy jak? Od razu widać? Ta, no weź, to tylko żarty. Przecież Jeany nie istnieją. Ja wcale nie żartuję. Jestem Jeanem.
Otóż mój ojciec był dżinem, ale niegdyś stłukła mu się butelka i stracił moc. Od tamtej pory nie może spełniać życzeń i obsesyjnie usiłuje zrekompensować brak mocy, pracując jako naukowiec, bo chce poprawić świat. A ty życzenia spełniasz? Wyłącznie innym. Po jednym dla każdego. Chwileczkę. Myślałam, że każdy ma 3 życzenia. Dopiero, gdy będę pełnoletnia. Więc rozumiesz, Chloe, że kiedy wspomniałaś o żabach... O! Zaraz... Czyli, że straciłam życzenie? Ale to niesprawiedliwe! Nie miałam pojęcia, że mogę mieć życzenie! Nigdy nie życzyłabym sobie czegoś tak głupiego! O nie! Co ja zrobiłam? Mogłam sobie zażyczyć miliona dolarów! O, nie można sobie życzyć wielkiej fortuny, życia wiecznego, czegoś szkodliwego, ani więcej życzeń. A co z dobrą oceną na świadectwie? To dozwolone. Ale dałam ciała! Wyluzuj, Aniele! Katia cię podpuszcza! Być może twoje przyjaciółki odstąpią ci życzenie. My też możemy? Każda raz. Ale jeśli odstąpicie życzenie Chloe, nie miejcie potem do nikogo pretensji. I pamiętajcie, że niczego nie da się zmienić. Bądźcie rozsądne. Podzielimy się z tobą, Chloe. Siebie! W końcu jesteśmy PNCZ! No pewnie. A ty, Jasminy, wchodzisz w to? Czy mogę się zastanowić do czasu, aż zejdziecie na ziemię? To nie do wiary, że dałyście się nabrać na jej kawał. Dobra, jeśli te dwa płazy to naprawdę Dylan i Bryce, to pewnie znów chcą być sobą. Ale koszmar, po prostu zgroza. Normalnie czary-mary. Rany, naprawdę jesteś dżinem. Mamy najprawdziwszego dżina! I życzenia! Mamy życzenia! Dziewczyny, jednym z życzeń musi być to, żeby Matt Rock został moim chłopakiem. Pomyślcie o tych imprezach i wszystkich premierach jego filmów. Dobra, a ja chcę być DJ-ką w tym nowym hip-hopowym radiu. Nie pozwolę, żeby wszystkie moje dotychczasowe wysiłki poszły na marne. Nie ma sprawy, ale pod warunkiem, że jedno zostanie na moje schronisko dla zwierząt. No a co ze mną? Ja chcę mieć 6 z geografii na świadectwie, bo jak nie, będę uziemiona na wieki. Trzeba było nie marnować swojego życzenia na jakieś głupie żaby. Hula hop! Obiecałyśmy jej życzenie. Tak! Nic nie wiedziałam! Racja. Wyszło mi z głowy. Schronisko! DJ-ka! Matt! 6! Schronisko! 6! DJ-ka! Matt! Póki one się biją o swoje życzenia, może dasz się zaprosić i skoczymy gdzieś razem? Skoczymy? Bryce zaprasza cię na randkę. Już dość tej pogody pod psem. Super! To niezwykłe. Nie wierzę, że będę miała pierwszą randkę. No co ty? Twoje włosy wyglądają wspaniale. I wiesz, też bym chciała mieć takie. Wyglądam za grubo? Kurczę! Gdybyś za każdym razem, jak o to pytasz, dawała mi kasę. Twoja moc jest wprost nadzwyczajna. Jesteś wielka. Serio? Serio? Kurczę, jestem cool. No ba, siostro. Jesteś królową. Kierunek sklep. Jasne, ruszamy! Bosko! Czad? Rany! Szyk, styl i klasa, ha? Dobrze się czujesz? Jestem trochę zmęczona. Zakupy to męczące zajęcie, ale ktoś to musi robić. Odpocznijmy trochę przed twoją randką.
Takie cudowne miejsce. Zakupy, koktajle i randka z fajnym chłopakiem. Ach, nasze miasto jest w porządku, ale marzy mi się Akademia Sztuki w stolicy. Chcę rysować komiksy. Co rysujesz? O, słodkie. Masz wściekły talent. Wielki talent? Tak, właśnie. Dzięki. Mój tata strasznie był na nie, jak się o tym dowiedział, ale kiedy mu pokazałem swoje prace, jak zaczęliśmy o tym gadać, zajarzył, że to mnie kręci i w końcu się przekonał. To wspaniale. Chciałabym... Czego? Czego byś chciała? Tego, żeby mój tata był podobny do twojego. Spróbuj go zarazić swoimi pasjami. Niech ma świadomość, co tak naprawdę interesuje cię w życiu. Zobaczysz, też się przekona. Poważnie tak myślisz? Ja to wiem. Cóż, było urocze, Bryce. Z pewnością wezmę to pod rozwagę. Muszę już lecieć. Dziewczęta czekają. Odprowadzę cię. Nie trzeba, poradzę sobie. Było super. Zaprosi mnie wreszcie na bal maturalny? Radzę mu, bo inaczej uprzedzi go jego kolega Erik. O! Skąd zna imię mojego kumpla? No, Erik jest niczego sobie. Ej! Czy wygram jutrzejsze zawody? Nie, jeśli zjesz hot doga. Wtedy nie wygrasz. Czemu? Biegunka. Może Matt dzwonił akurat wtedy, kiedy sprawdzałaś wiadomości? To okropne! Proszę was! Chcę życzenie! Wtedy nie będziecie musiały wysłuchiwać tych bzdur! Kuszące! Ale w takim razie ja też chcę zachować swoje, bo moje nie będzie aż tak egoistyczne. Ej, moje wcale nie jest egoistyczne. Robię to dla słuchaczy radia hip-hop. Och, weź. Ale tylko moje życzenie wywoła straszne skutki, jeśli się nie spełni. Aniele, twoje życzenie jest głupie. O, więc jestem głupia? Powiedziałam to tylko o twoim życzeniu. Wiesz co? Weź je sobie. Weź, odpuść, Sasza. Nie mów mi, co mam robić. Ale ty mnie możesz mówić. Przerwa. Czy to nie Katia? A? Akcja ratunkowa ma kłopoty! Lećmy na skróty! Tędy! Żeby pomówić z ojcem. Jesteś pewna, Katiu? Później gdzieś razem skoczymy. Powinnaś wypowiedzieć życzenie. Ale jeszcze się nie zdecydowałam, nie wiem. Masz sobie zażyczyć nieustającej burzy z piorunami nad Francją. Con, wygrałeś. Wszystkie narody świata zgodziły się, żeby ci płacić. Oprócz jednego. Ale straciłabym swoje życzenie, a przecież już prawie zdobyliśmy... Cel! Rozkazuję ci wypowiedzieć to życzenie. Już! Niech ci będzie. Pamiętaj, przekonaj Katię, że to się przysłuży dobru. Tak, oczywiście.
Kurczę! Katiu! Dzięki, że znaleźliście moją córkę. Inna opcja nie wchodziła w grę. Och, dziękuję. Co z tobą, dziecko? Kto ci to zrobił? Ten strój i ten makijaż? Ojcze, tam było cudownie. Jeszcze nigdy w życiu tak dobrze się nie bawiłam. Poznałam przyjaciółki, tańczyłyśmy, śmiałyśmy się naprawdę. Każdy mnie lubił i miałam nawet chłopca. Jakiego chłopca? Ile razy już ci mówiłem? Z dżinami zawsze jest tak samo. Ludziom zależy wyłącznie na naszej mocy. Ale ja z mojej nie korzystałam. Byłam zwyczajną nastolatką. Nonsens! Chcesz powiedzieć, że nie spełniłaś niczyjego życzenia? No... Tak właśnie myślałem. Ale nie jesteś ciekawy, co tam przeżyłam? O, to było bardzo samolubne, Katiu. Proszę, dość się nasłuchałem. Idź do siebie, dziecko. Katia, dlaczego płaczesz, skarbie? Mój tata w ogóle mnie nie rozumie, a ja chcę być normalną dziewczyną. To niemożliwe, Katiu. Jesteś wyjątkowa. Mam dość bycia wyjątkową. Nie możesz nie doceniać wagi swojej czarodziejskiej mocy, Katiu. Spełniając życzenie Kona i podwyższając temperaturę na Ziemi, ocaliłaś mnóstwo istnień i jeszcze wiele dobrego możesz uczynić. Czyżby? Tak. Kon i ja pracowaliśmy z Francuzami nad znalezieniem czystej i nieszkodliwej energii pochodzącej z piorunów. To brzmi fajnie, tak myślę. I dlatego moim życzeniem jest, aby nad Francją było więcej burz, żeby nie ustawały. Aha. Katiu, to by było nadzwyczajne dla Francji. Zgoda. Jakieś to wszystko podejrzane. Biedna Katia, ufam, że nic jej nie jest. To chyba dobrze, że próbuje się jakoś dogadać ze swoim tatą. Ej, może to ona? Halo? To Matt! Cześć, Matt! Dzisiaj? A tak, wydaje mi się, że to możliwe. To na razie. Zaproponował mi randkę. O, kociara! Tak długo na to czekałaś! Skąd ten spokój? Wiesz, wielkie halo. Idę na randkę z Mattem Rockiem! Aha. Aha. Cudownie. Kto to był, Zell? Prezydent Francji we własnej osobie. Burza zniszczyła winnicę, więc zgodził się współpracować. Widzisz? Nie zmarnowałaś życzenia. Prawdziwy z ciebie czarodziej, Kon. Dziękuję. Do randki zostały 3 godziny, za nic się nie wyrobię! Oh, Jade... Skoro idziesz na wyśnioną randkę, nie potrzebujesz życzenia, co? Nie tak szybko. Jeszcze może mi się przydać. Nie bądź taka chciwa. Jak ci nie wyjdzie z Mattem, pożałujesz. A jak ciebie nie zechce radio hip-hop, to będzie ryk, że hej. Że co, proszę? Tu chodzi o moją karierę, a ty gadasz o facecie, którym po tygodniu się znudzisz. Od kiedy jesteś ekspertem od mojego życia uczuciowego? O, czy tak się zachowują PNCZ? Prawdziwe przyjaciółki pozwoliłyby mi napisać ten sprawdzian na 6. Prawdziwe? A my chciałyśmy ci odstąpić nasze życzenia. Skucha, Chloe. Bardzo was przepraszam. Nie chciałam tego powiedzieć. Że co? Nic nie wiem. Nie chciałam tego powiedzieć i chyba nie powiedziałam. Chloe, znowu wykorzystałaś życzenie. I zostały nam już tylko 2 życzenia. Ty miałaś już 2 życzenia, a my żadnego. Ale wiedziałem, że mam do zaoferowania więcej niż tylko piękne ciało i twarz. I postanowiłem się przechrzcić z modela na supergwiazdę.
A jak i tym się zmęczę, pójdę w reżyserię. Ale wracając do twojego pytania, o co chodziło? O, co chciałbyś zamówić? O! Strzępiela. Nie za duży, wypieczony. Ej, widziałaś mój nowy film, Zabójcza Królowa? Ten film jest ekstra! Taki realistyczny, z wyjątkiem fragmentu, w którym zombie atakują pralkę. No wiesz, za nic w świecie nie spierzesz krwi stawty. Nieważne. O, nie chciałabyś robić w showbizie? Ja? Serio? W Hollywood? Tak, mam wpływy. Mógłbym ci załatwić jakąś fuchę przy cateringu. A! Jest hula hop. Byłam najlepsza w konkursie na DJ-kę Radia Hip Hop. Super! Jedna z 10. Karierę królowej Eteru mam w kieszeni. O, hula hop, skoro już wiesz, że dostaniesz tę pracę, to czy ja... Nie! Chloe, dosyć. Pomogę ci zakuć do sprawdzianu. Ty dostaniesz 6, a ja założę schronisko dla zwierząt. O, Exley. Tata w życiu nie pozwoli mi tam zamieszkać. Woli, żebym strzezła w butelce na wieczność bez przyjaciół i randek, podczas gdy on poświęca się pracy. Czy tata pozwoli mi się kiedyś tam przeprowadzić? Nic podobnego. To może niech przyjaciółki odwiedzą mnie tutaj. Chyba za milion lat. Exley, wracaj! Komuś muszę się wyżalić. Tym razem tata naprawdę przesadził. Zell? Tak, Con? Jestem zawiedziony. Dlaczego to nie zwróciło twojej uwagi wcześniej? A jeśli Katia powiedziała coś tym nastoletnim panienkom? Mamy wiele godzin nagrań z najróżniejszych centrów handlowych i sądząc po ruchu warg, dziewczęta rozmawiały o jakimś przyjęciu. Przepytajcie koleżanki Katii, jeśli coś wiedzą o jej mocy. Skoro już za kilka godzin przejmiemy władzę nad całym światem, po co trudzić się ściganiem? Zell, pomóż mi! Twierdziłaś, że we mnie wierzysz, więc... Przepraszam, co mówiłeś? Mówiłem, że jeśli wiedzą coś o mocy Katii, skończ z nimi. To znaczy? Zell, masz je zabić. Jestem zajęty. Powiedziałem, żebyś została u siebie. Ojcze, Con i Zell wykorzystali nas. Co? Muszę ostrzec przyjaciółki. Con i Zell chcą je skrzywdzić. Dość tego, Katiu. Aż trudno uwierzyć, że uciekasz się do kłamstwa i pomawiasz Cona i Zell, podczas gdy oni cię chronili. Ale ojcze... Katiu, za nic nie pozwolę ci na odwiedziny u tych niemądrych, zepsutych nastolatek, którym zależy wyłącznie na twojej mocy. Ale... Wracaj do siebie. Co się dzieje? Ta niewdzięczna dziewucha znowu ucieka! Zamierza wrócić do miasta! Zawiadom klony, które tam stacjonują.
Średnia opadów w Wenecji to... Zero. Pudło. Nie. Przeżyli tam suszę, pamiętasz? Klimat całego świata zaczął bzikować. Trzymajmy się tego, co piszą w książkach. Ta pogoda w końcu się zmieni. Prognozy mówią co innego. Dylan, ten żart już nie śmieszy. Odrosną mi te włosy? Są spore szanse. Ale jak będę je ścinać, to będę popularniejsza? Raczej w to wątpię. Czy włosy wpłyną na moją przyszłość? Nic z tego! A jak zrobię trwałą? Jeśli jeszcze raz zapytasz mnie o włosy, to obudzisz się bez przyszłości. Następny kawałek będzie dla zakochanych. Bryce! Cieszę się, że cię widzę. Ja też. Muszę odnaleźć dziewczyny. Są w niebezpieczeństwie. Właśnie słyszałem głos Saszy w radiu. Jest w trakcie swojego finałowego przesłuchania. Jade! Katia tu jest. Grozi wam niebezpieczeństwo. Dobra, tam się spotkamy. Przepraszam, że musiałaś przerwać, Sasza. Nie ma o czym gadać. Przyjaciółki są ważniejsze. Mówisz, że Chloe nie odpowiada? Chyba miały zakuwać. Kurczę, chciałabym mieć swoją parasolkę. Nie! I po życzeniu! Hula hop, jak mogłaś! Odwołuję to! Chcę kolejną szansę. Wybacz, Sasza. Ale przynajmniej masz coś użytecznego. Ja nie mam nawet rączki parasola. O, mamusiu, to jest prawie jak z filmu Zabójcza Królowa. Mam bardzo złe przeczucia. Byron, produkuje widowiska telewizyjne. Poznaliśmy się w Londynie. Jestem też tajnym agentem i wiem o tobie już wszystko, droga Katiu. Muszę wam coś pokazać, moje miłe panie. Popatrzcie. Kon i Zell nie działają na rzecz Związku Ochrony Ziemi. Gdyby tak ekran był większy. Nic nie mów. Już po życzeniu? Sorki. Cóż, łatwo przyszło, łatwo poszło. Kon jest założycielem SZN, czyli Stowarzyszenia Złych Naukowców. Organizacji wykorzystującej naukę do niecnych celów. Klonującej zbrodniarzy, produkującej trucizny. Wiecie, normalka. Paskudnie. Jak mogłam im pomagać? Okropność, o jakiej nie słyszałam. Katiu, wykorzystali ciebie i twojego ojca do zakłócenia równowagi w pogodzie. Mówili, że pomagam ludziom. Skarbie, oszukano was. Wahania temperatury na całym globie spowodowały fatalne w skutkach zmiany klimatyczne, pozbawiając miliony ludzi dachu nad głową i nie pozostawiając złudzeń, że czeka nas totalna katastrofa! Dlaczego to robią?
Kon może dzięki temu zmusić rządy do płacenia, aby zapobiec zniszczeniom. Ponieważ większość krajów jest bezsilna, umożliwi to Konowi przejęcie bez trudu władzy nad całym światem. Ale ohyda! Właśnie mieliśmy przypuścić atak na ich kwaterę główną i was ocalić, gdy nagle dotarła do nas informacja o twojej ucieczce, Katiu. Przerwaliśmy misję i wtedy porwali Chloe i Jasmin. Co możemy zrobić? Wiedząc, że wam nic nie grozi, mogę wydać rozkaz do ponownego wszczęcia natarcia. Jade, Sasha, musicie ukryć Katię i chronić ją aż do mojego powrotu. Nadal macie wyposażenie szpiegowskie? To dobrze. Może ci się przydać. Ekstra! Liczę, że uda wam się ustrzec Katię przed złymi. Co ja zrobiłam? Wszystko przeze mnie. Jeśli coś stanie się Chloe i Jasmin, ojciec miał rację. Byłam egoistką i... Nie mów tak. Mój ojciec! Jade, mój ojciec jest w niebezpieczeństwie. Dałyśmy słowo, że cię nie puścimy. Proszę, proszę. Chodzi o tatę. Sasza, błagam. Muszę mu jakoś pomóc. Dobra. Cudownie. Ekstra. Nie możecie nas tu trzymać! Mamy swoje prawa! Puścimy was, jak tylko odpowiecie na kilka pytań. Coś mi się, kurczę, zdaje, że oni nie pracują dla rządu. Błyskotliwość na miarę geniuszu Einsteina. Serum prawdy. Przyjrzyjcie się ramionom, fajne, nie? Tego też właśnie chciałem użyć. No, powiedzcie mi teraz wszystko, co wiecie. Zacznie działać dopiero za chwilę. O, trzeba to ulepszyć, Zel. Straże, do laboratorium! To materiały ochrony z centrum handlowego. Mam poprawki, o które prosiłeś. Wielkie nieba! Katia? W centrum handlowym? Szczęśliwa. Śmieje się. Kim są te dziewczęta? Może wiedzą, gdzie jest Katia? Trzeba je odnaleźć. Wierz mi, pracujemy nad tym. Co się dzieje z pogodą? Czy Katia nie pomogła wam w projekcie? Przed czy potem? To było przed. No, następnym razem, gdy Sebastian tu wejdzie, drzwi się zamkną, a temperatura spadnie poniżej zera. Zapracuje się na śmierć, jego sen się ziści. Szaleństwo. Nie mogę pracować. Jak szybko to się porusza? Prawie 100 km na godzinę, w zależności od wiatru. Już! Na pokład! O!
Przepraszam, widziałeś może Gina, Ginkę, brunetkę umalowaną, ale nie za nadto, z umiarem. No tak, jest w budce od przepowiedni. Bardzo dziękuję. O, Jasmin, a jak się stąd nie wydostaniemy? Przepadnie mi randka z Merwinem Groperem! Merwin Groper? Ten twój świrnięty sąsiad? Nikomu nie mówiłam, ale myślę, że jest fantastyczny na zabój. Kto wie? Zresztą to twoje życie, Aniele. Ej, jak pójdziesz na tę randkę, nie zakładaj pomarańczowego swetra. Wyglądasz w nim jak złota rybka. Ej, no wiesz? Czemu tak mówimy? Serum prawdy! Witam, panie. Dosyć tych uprzejmości, Zel. Czy Katia wspominała wam coś o czarodziejskiej mocy? Mowa. Czy jeszcze ktoś wie? Zaraz, Jade i... O! Proszę, Dylan i Bryce? Dosyć. Miło nam się gawędziło, ale musimy... Nie tak prędko. Trzeba mi więcej bezmózgich asystentek do pracy. O, Zel, nie chodziło mi o ciebie. Przepraszam, ale my nie jesteśmy bezmózgie. Ale będziecie. Przygotujcie, panie, do czyszczenia umysłu. Że co? Transfer już prawie gotowy. Stan konta w banku 500 miliardów dolarów. Światowa gospodarka jest już zrujnowana i każdy kraj będzie musiał się podporządkować. Nikt nie stanie mi na drodze do władzy. Ach, brawo, Con. Wprost nie umiem wyrazić zachwytu. Pójdę się upewnić, czy Sebastian zabrał się dziś do pracy. Te mroźne badania to był iście genialny pomysł, nieprawdaż? Nieprawdopodobne. Hej, Zel! Sebastian poczeka. Ty zajmij się pozostałymi dziewczętami. A ja porozmawiam z gośćmi. Gdzie on mógł się podziać? Chyba lepiej będzie, jak się rozdzielimy. Panie, właśnie oczekiwałem. Panowie? Nie zniszczcie mi makijażu! Brawo, kociara! Mózgu już się rozpoczął. Wkrótce wasze umysły będą czyste, chociaż sprawność fizyczna oraz zdolność wykonywania poleceń i odpowiadania na pytania pozostaną nietknięte, prawda? Katia? Dobrze, że jesteś cała! Daruj sobie, znam już twoje numery. Wypuść je natychmiast! Zrób to sama. Chloe, Jasmin, słyszycie mnie?
pamięć wymazana w 95%? Zrób coś! W 96%? Nie wiem, jak to działa. Próbuję! W 98, 99. Rzeka Łaba ma swoje źródła w Czechach. Stolicą Turcji jest Stambuł. O nie, Chloe gada od rzeczy. To stolica właściwie Norwegii, to wcale nie. Nic na nie jest i myślę, że szóstka z geografii ma jak w bank. Cel! One są cenniejsze niż sądziliśmy. Bez mózgiel? Stójcie, albo rozbiję ją w drobny mak. Czego ty chcesz? Pozwólcie mnie, Izel, odejść. Najpierw powiedz, gdzie jest ojciec. Powiedziałbym, gdybym wiedział. Po raz pierwszy w życiu dałabym wszystko, żeby go sprowadzić i móc stąd zabrać. Katiu, wykorzystamy nasze życzenia, żeby pomóc twojemu tacie. Jeszcze zostały. A, no właśnie, że nie. Chciałam mieć parasolkę. Sasza! Co? To było niechcący! Więc teraz zostało już tylko jedno! Ej, halo! Nie do wiary, kurczę, prawie bez przerwy kłóciłyśmy się o te głupie życzenia. To prawda, kiedyś takie nie byłyśmy. To co teraz będzie z tatą Kati? Dziewczyny, musimy zrealizować czarodziejski plan po swojemu. Jasne, bez dwóch zdań. Dziękuję. Odchodzę, albo papa, butelko. Pamiętaj, Katiu, ludzie lubią cię wyłącznie dlatego, że możesz spełniać wszystkie ich życzenia. Nie słuchaj, to bzdura. Chciałybyśmy, żeby tata Kati wrócił do pracy. Co się dzieje? Wy niemądre dziewuchy! Czy wiecie, co zrobiłyście? Pracownia Sebastiana została zamknięta, a on w niej zamarznie. Przez te wasze wygłupy los ojca Kati został przesądzony! Ty potworze! Uważaj, moja mała! Chyba, że chcesz na zawsze stracić moc. Dzięki, Bryce. Proszę, błagam, nie bijcie. To przez Zel, nie przeze mnie, nie! Gdzie jest pracownia? Wydostaniemy go. Za późno. Popatrzcie! Chciałabym nigdy nie mieć tych wszystkich życzeń. Bardzo. Muszę stłuc butelkę. Oszalałaś? Nie rób tego! Przedtem pomyśl dwa razy. To jedyny sposób. Ale Katiu, twoja moc! Ja wiem, ale... To jedyny sposób. Nie! Jesteśmy z ciebie takie dumne. Gratulacje! Twoje życzenie się spełniło. Jesteś zwyczajną nastolatką. Nadal będziecie mnie lubiły? Jako nastolatkę? No pewnie! Serio? Serio! Ja lubię cię nawet bardziej. Teraz już się nie boję, że zamienisz mnie w żabę.
za nim! Kon wyrwał klawiaturę. Stąd iść nie otworzymy. Wy powstrzymajcie Kona, a my coś wymyślimy. Jazda, ludzie! Świetnie. Pieniążki już są. Zel, tu jesteś. Zel, co ty wyprawiasz? Nic, błaśnie. Skoro mam już dostęp do twojego konta bankowego, nie jesteś mi więcej potrzebny. Ani cała ta twoja organizacja. Za to pieniążki chętnie zatrzymam. Ta-da! Wracaj tu! Zel! Nie! Katia! Zel straciła rozum. Uciekła z laptopem i z całą naszą kasą. Wydostań mnie stąd! Ucieka do helikoptera! Dalej, szybko!
Katiu, co jest? Wciąż nie wiem, gdzie jest mój tata. Katiu! Katiu! Ojcze! Ojcze, gdzie byłeś? O, wszędzie cię szukałem, córeczko. Nie mogłem wytrzymać w pracowni ani chwili dłużej, wiedząc, jak bardzo cię zawiodłem, najdroższa. O, Katiu, pragnę, abyś była szczęśliwa bez względu na cenę. Zamieszkamy blisko twoich przyjaciół i będziesz mogła chodzić do szkoły. Och, tato, to moje marzenie. O, zamierzam je spełnić. I jeśli ty spełnisz moje, opuścimy to więzienie na zawsze. Ale nie mam już mocy. Rozbiła butelkę, żeby uratować pana od niebezpieczeństwa. Oddałaś całą swą moc dla mnie? Moje kochanie. Ojcze. Zel uciekła, ale mamy to. Dziewczęta, kolejny absolutnie i bezwzględnie wspaniały sukces. Do przyszłego razu! Kurczę, to niesamowite! Byron zebrał w telewizji pieniądze na schronisko dla zwierząt! Super, Jasmin! Aniele, przepraszam, że przeze mnie straciłaś swoje życzenie. Ja też cię przepraszam, Sasza. Gdy jesteśmy razem, niepotrzebne nam życzenia. Ja dostałam 6, a ty zostałaś DJ-ką bez niczyjej pomocy. Ej, Jade, jak tam premiera filmu Mata? Koszmar! Gniot nad gnioty! Zerwałam z nim! Musisz czuć się strasznie. Pora iść na scenę. Coś bym, kurczę, łyknął. Ej, chcesz? Dali mi 2 przez pomyłkę. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Jerzy Dominik. Dialogi polskie Dariusz Donowski. Dźwięk i montaż Zdzisław Zieliński. Organizacja produkcji Katarzyna Grochowska. Wystąpili Jasmin Krystyna Kozanecka, Jade Katarzyna Godlewska, Sasza Anna Sroka, Chloe Jolanta Wilk, Katia Magdalena Kryl oraz Krzysztof Zakrzewski, Agnieszka Matysiak, Ryszard Olesiński, Jacek Kopczyński, Kamila Bar, Tomasz Bednarek, Leszek Zduń, Jerzy Dominik i Grzegorz Drojewski.